Witam serdecznie na moim kanale Wszystkie Raczki. Na czytaniu karty na dzień dobry. Będzie to troszeczkę inne czytanie niż dotychczas, bo będzie w tym jednym filmiku rozłożony cały tydzień na dni. Także każdy dzień po kolei w tym właśnie tutaj nagraniu. Tasuję karty dla Raczka. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Karty się troszeczkę tutaj obracają. Przyszły tydzień dla Raczka na poniedziałek, wtorek, środę, na czwartek, na piątek, na sobotę i na niedzielę. Na Raczka, na pracę oraz na miłość. Co będzie u Raczka? Raczek, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota oraz niedziela. Praca, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, miłość, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota oraz niedziela. Ok, z przełożenia tutaj jest taka karta i ta karta tutaj mówi, że gdzieś można powiedzieć, na przeciągu tego tygodnia będziecie mieli takie troszeczkę poczucie tutaj, takie mogą być tutaj na przykład skłonności do nałogów dla raczków, jeżeli jakieś tutaj mają raczki problemy z nałogami, no to tutaj mogą być takie właśnie ciągoty do tych nałogów, jeżeli nie, jest to taka troszeczkę potrzeba pomocy, ale nie będziecie wiedzieli do końca, skąd tej pomocy możecie, gdzie tą pomoc możecie otrzymać. Łyczek kawki, no i już zaczynamy czytanie na poniedziałek. W poniedziałek raczki tutaj będą miały taką energię raczej bardziej takiego pragnienia posiadania wiedzy tutaj i będziecie mieli do tego też fajny dzień, aby tutaj, jeżeli macie jakieś nauki, aby tutaj usiąść do książek, do nowych rzeczy i zacząć po prostu tutaj się uczyć. I też będzie to dla Was taka wewnętrzna motywacja. Jeżeli brak Wam tej motywacji, to macie tutaj predyspozycję do łatwego uczenia się akurat też w ten dzień. Jeżeli chodzi o pracę, w pracy Wy czegoś nie zauważacie, drugie raczki, w ten poniedziałek. Coś tutaj może Waszej uwadze, jakieś szczegóły mogą Wam tutaj, no, możecie pominąć. Także zwracajcie w ten poniedziałek uwagę właśnie na tą sytuację, na różne sytuacje, czy Wam właśnie coś tutaj Waszej uwadze nie ucieka. Także tu jest karta taka, że jeszcze możecie czemuś zapobiec, moi drodzy. Także zwracajcie uwagę na to, czego nie widać tak gołym okiem. Jeżeli chodzi tutaj o miłość, no to dla związkowców jest to karta mówiąca o takim wyborze. Jeżeli chodzi o spędzanie czasu z Waszym partnerem, być może będziecie na to mieli ochotę, być może nie. I Wy możecie to sobie spokojnie wybrać, że jeżeli na przykład będzie to dla Was ciężki dzień w pracy akurat, no to tutaj, a też tak może być, no to możecie po prostu tak troszeczkę sami tutaj sobie w zaciszu domowym posiedzieć w samotności troszeczkę. Wasz partner też nie będzie miał tutaj nic przeciwko, będzie to zrozumienie ze strony partnera. Jeżeli chodzi tutaj o singli, no to single mają tutaj możliwość nawet wyboru, jeżeli chodzi o partnerów i o sytuacje takie właśnie związkowe, to Wy tutaj macie szansę poznać nawet więcej osób niż jedno. No i właśnie tutaj będziecie mogli, drogie single, tutaj wybierać po prostu w tych osobach, jaka Wam bardziej odpowiada i pasuje. Także jeżeli będzie to nie kontakt taki też fizyczny, to może być to kontakt po prostu przez jakieś portale społecznościowe.
Na wtorek karta tutaj dla raczka mówi o tym, że Wy będziecie się zabierać do pracy, moi drodzy. Także jest to też powiązanie może z tego poniedziałku, że coś się nauczycie w poniedziałek, a we wtorek już to będziecie mogli wprowadzać powoli w życie. Także jest to karta też fajna, jest to karta motywacyjna, jest to karta takiej nowej energii, ciekawości. Tutaj jeszcze nie jest do końca znana, finał znany nie jest tej sytuacji, czy będzie to finał pozytywny, czy negatywny, ale w każdym razie Wy bierzecie się za tutaj pewne działania. Tak samo na pracę jest to tutaj też as mieczy. Ta karta też właśnie mówi o tym, że Wy zaczynacie działać, także jest to też prawdopodobnie powiązanie ze sferą Waszej pracy. Chociaż tutaj na dole też mamy kartę na miłość tutaj, no to też jest to karta właśnie zaczynania także na sferę i na pracy, i na sferę miłości tutaj. Jeżeli jesteście w związkach, możecie tutaj zachcieć pracować nad waszą też relacją w związku, co by ulepszać tutaj, żeby po prostu było jeszcze lepiej, jeszcze fajniej. Jakieś planować na przykład wspólne wyjazdy. Coś, co tutaj będziecie bardzo właśnie chcieli coś nowego zrobić, jakąś odskocznię, jakąś poprawę. Dla singli, single tutaj mają znowu możliwość, mają możliwość zakochania się w jakiejś osobie, która mogłaby być dla Was przynajmniej w ten dzień, na pierwszy rzut oka, ideałem. Także bardzo może Wam się ta osoba podobać i to też może być bardziej też, albo coś ktoś po prostu zrobi, że Wam się to bardzo spodoba, albo też wizerunkowo, jak to tutaj też często po prostu bywa. Jeżeli chodzi o środę, no to środa jest tutaj troszeczkę takim czasem dla raczka takiego troszeczkę zatrzymania. Wy zwalniacie tutaj w tą środę, też podobnie miały rybki, że zwalniacie w tą środę troszeczkę. Może być to właśnie też związane właśnie z tym, że trochę mieliście w poniedziałek, wtorek dosyć sporo obowiązków, dużo wysiłku daliście, dużo energii wydaliście z siebie. No i tutaj jest ten dzień taki troszeczkę takiej regeneracji. Jeżeli chodzi o pracę, no to w pracy tutaj mogą się wydarzyć różne sytuacje i różnego rodzaju, czy pozytywne, czy negatywne, to Wy macie też na to tutaj wpływ, moi drodzy. Macie na to wpływ, bo to zależy od Waszych podjętych decyzji i tutaj zależy też od właśnie... przede wszystkim od Waszych podjętych właśnie decyzji, jaki to finał będzie. Jeżeli chodzi o tutaj związki lub single, no to macie ogólnie na miłość, jest to czas spędzania z rodziną. Jeżeli są związki partnerskie, no to jest to z dziećmi też, czy bez dzieci, to jest to spędzanie czasu razem ze swoją najbliższą rodziną i tak samo dla singli, jest to spędzanie czasu z Waszymi najbliższymi. Jeżeli chodzi o czwartek, no to w czwartek tutaj dalej się bierzecie z powrotem za robotę. Zaczynacie znowu zbierać takie doświadczenie, może przerabiać też poprzednie dni tutaj, też tak to wygląda, że Wy się czegoś tutaj nowego też uczycie, ale to jest takie bardziej na podłożu życiowym. Jeżeli chodzi o pracę, no to w pracy tutaj prezentujecie się bardzo dobrze i tutaj wygląda na to, że wcześniejsze Wasze decyzje, które podjęliście, mogą być tutaj bardzo dobrze, tutaj się bardzo dobrze prezentować. Jest to też możliwość tutaj kontaktu z osobą, która jest bardzo wysokiego stanowiska, moi drodzy. Jeżeli chodzi o miłość tutaj, no to uważajcie na jakieś takie może ostre słowa, żeby Waszego partnera nie zranić. Przede wszystkim, żeby partnera nie zranić i tak samo, jeżeli partner będzie miał też gorszy dzień, to też uzbrójcie się troszeczkę w taką grubszą skórę. Jeżeli tutaj chodzi o singli, no to single mają zaś sytuację, że mogą tutaj, nawet można by to było nazwać, że dostać kosza albo dać kosza po prostu jakiejś osobie. No może być tak, że wychodzi jakaś sytuacja na jaw, tylko zwróćcie uwagę, czy też jeżeli się dowiecie jakiejś informacji na temat Waszego potencjalnego partnera, czy te informacje są też prawdziwe, moi drodzy, bo może być tak, że to nie będą prawdziwe do końca sytuacje, także
spróbujcie się dobrze porozumieć się z tą osobą, żeby po prostu nie stracić na tym. Jeżeli chodzi o piątek, no to raczki tutaj w piątek idą po swoje, pewni siebie i jesteście tutaj naprawdę taką, emanujecie energią, masz, można powiedzieć, takiego ognia. Jest to bardzo silna energia, pewność siebie i ludzie też to będą na pewno zauważali, wy to będziecie czuć. Jest to też dobry dzień na załatwianie jakichś spraw, takich właśnie, od których wymaga to od was takiego dużej stanowczości, asertywności. To jest super dzień na to. Jeżeli chodzi o pracę, no to praca pokazuje się tutaj jako dzień, w którym tutaj mogą się pojawiać wam jakieś nowe przygody, nowe sytuacje, nowe rzeczy, z jakimi wy jeszcze nigdy w życiu nie mieliście styczności, ale jest to karta pozytywna, jest to karta dobra, dobrej energii, także no, może tutaj jest jakaś dla raczka tak całościowo, jak widzę na cały tydzień, no to wygląda też na to, że tutaj wy możecie po prostu mieć taką sytuację, że jakiś awans może wam przyjść, jakiś awans może niekoniecznie wielki, jakiś duży, ogromny, ale jest na pewno coś tutaj, z czym wy ruszacie do przodu z większym doświadczeniem i jeszcze cieszycie się z tego powodu, moi drodzy. Jeżeli chodzi o miłość tutaj, no to w miłości jest tutaj sprawiedliwość. To zależy też właśnie, jak do tego wszystkiego tutaj podchodzicie. Czy wy podchodzicie szczerze do swojego partnera, czy też mniej, no to też właśnie tutaj będą tego skutki takie karmiczne. Możecie też tutaj, jeżeli będziecie w porządku dla waszego partnera, będziecie szczerzy, będziecie no po prostu dobrzy dla waszej osoby, to samo wy dostaniecie też z powrotem. No i też tak samo na odwrót. Dla singli jest tutaj możliwość spotkania się z osobą, która może mieć takie, mogłabym to nawet nazwać, że mogłaby to być osoba, która mogłaby mieć, jak to się do końca nazywa, no, takie osobowość, która, wieloosobowość, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale ta osoba może mieć wiele twarzy, o, w ten sposób. No ale jak każdy z nas ma taką też właśnie stronę, że każdy ma tam jakieś swoje, wiadomo, twarze, no i też do różnych sytuacji, także tutaj się nie przerażajcie, tylko zwróćcie uwagę na to, bo tylko, że wy możecie po prostu w ten dzień też to zauważyć u waszej osoby, z którą się spotkacie na przykład. Jeżeli chodzi o sobotę, no to sobota tutaj dla raczka jest bardzo fajnie pokazująca energię tego, że wy jesteście zadowoleni, dumni i też mogą wam tutaj przyjść jakieś pieniążki, moi drodzy, czy były jakieś spóźnione, czy wy akurat teraz zobaczycie, że na przykład jest jakiś przelew wykonany, czy wy dostaniecie od kogoś, od jakichś znajomych, od rodziny jakieś pieniążki. Jest to tutaj bardzo możliwe. Dla niektórych osób nawet jakiś taki prezent, podarunek od najbliższej na przykład rodziny, raczki mogą tutaj dostać jakąś gotówkę. Także jest to też karta taka, gdzie mówi nie tylko o tym, że wy się czujecie bardzo dobrze w ten dzień, jeszcze o dobrych finansach. Jeżeli chodzi o pracę, no to praca tutaj to jest wykonywanie takich obowiązków najprawdopodobniej razem wspólnie z waszym partnerem, z osobą, z którą wy lubicie też współpracować. I to też jest współpraca zawsze z osobami więcej niż wy sami. Także jest to całkowity brak samotności tutaj. Jeżeli chodzi o związki, no to związki tutaj mają takie dążenie do celu tutaj razem ze swoim partnerem. Jest to bardziej narzucona, jeżeli nie przez was, to przez waszego partnera droga, do której się dostosowujecie, bo wy wiecie lub wasi partnerzy, że ta droga jest dobra i wy wiecie po prostu, na czego chcecie. Dla singli tutaj jest to karta mówiąca o tym, że wy bierzecie się za swoje życie, wy podejmujecie, to wy jako wy sami podejmujecie taką decyzję tutaj do podjęcia pewnych kroków, do ruszenia naprzód, do zagadania do jakiejś osoby, do napisania. Także jest to dzień też taki otwarty i wy jesteście też bardzo tutaj pewni siebie w tą sobotę. Jeżeli chodzi o
Jeżeli chodzi o tutaj kartę w niedzielę, no to na niedzielę mamy tutaj sytuację spędzania czasu raczki razem z rodziną. Jest to w miłym gronie, w gronie, w którym ludzi, w którym ufacie, jesteście zadowoleni, cieszycie się. Jeżeli chodzi o pracę, to jest to też praca taka, która może też tutaj ta karta symbolizuje przede wszystkim pracę też nad samym sobą. Jest to też na przykład zdrowy styl odżywiania, jest to taki uporządkowanie siebie. Jeżeli macie partnerów, na przykład wasi partnerzy, drogi raczki, tutaj jakieś mogą mieć, na przykład być same w ciąży, albo wasza partnerka jest w ciąży, to wy tutaj robicie wszystko tutaj, aby jak najlepiej temu dzidziusiowi tutaj było. Także mogą być to właśnie też takie jak zdrowe odżywiania się, na przykład, żeby wszystkie witaminy dla dziecka dostarczyć, no ale też mogą na przykład symbolizować, że już zaczynają się plany lub realizacja na przykład pokoiku dla dziecka. Także jest to bardzo fajna karta dla was, raczki. Tutaj działacie w odpowiednim kierunku. Jeżeli chodzi tutaj o królową kielichów na niedzielę, na tutaj miłość, no to tutaj jest znowu karta nie aż taka pozytywna, bo ta karta mówi tutaj o wpływie jakiejś osoby starszej na was. Jest to osoba, która może na was wpływać. Może być to osoba teściowa na przykład, może być to wasza matka. I tutaj te troszeczkę wam wasze takie zasady, swoje ona zasady chciałaby narzucić na was. Także tutaj miejcie to na baczności, czy wy tego tak naprawdę chcecie. Bo ta osoba może dla was chcieć dobrze, no i też, ale to taki, w taki sposób troszeczkę taki po prostu nachalny. Będzie ta osoba wam zarzucać bardziej swoją wolę, aniżeli doradzać i dopomagać. Także tutaj troszeczkę zwracamy na to uwagę. Dobrze, drogie raczki, to było czytanie tutaj teraz od następnego poniedziałku do samej niedzieli. Dajcie znać, czy wam się podobało właśnie takie czytanie karty na dzień dobry. Tutaj możecie sobie wracać w każdym tygodniu, jeżeli chcecie, na czytanie właśnie każdych dni tutaj po kolei. Jeżeli na przykład nie wszystko tutaj spamiętacie, wracajcie na następny dzień i oglądajcie na przykład na wtorek, czy na środę, na czwartek. Także jest to też czytanie takie, można powiedzieć, tygodniowe, ale tutaj jest każdy dzień po kolei omówione. Także ja też mam tutaj, muszę wam powiedzieć, taki fajny tutaj wizerunek też na to, bo tutaj się dużo rzeczy tak objaśnia, takie są rzeczy łatwiejsze nawet do czytania, bo na przykład czytając tutaj, załóżmy ten piątek tutaj, co tu się wydarzyło i to, jak tutaj na początku tygodnia wy zabieracie się za jakieś przedsięwzięcie tutaj i to widać później nawet, czy ten efekt będzie, czy nie. Jakbym samą kartę dnia czytała, to wam nie potrafię powiedzieć też od samego początku, czy to będzie miało dobry efekt, czy nie, aczkolwiek tutaj jak najbardziej tak. No to jest to też, mam nadzieję, dla was po prostu przydatniejsze. Jeżeli wam się podobało, no to dajcie znać w komentarzach, dajcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, no i zapraszam do kolejnych czytań. Pozdrawiam, cześć!